Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowej bitwie tygodnia. Wiem, że ostatnio mało tych filmów jest, ale jakoś nie potrafię się zebrać do nagrywania filmów wrzucanych na YouTube. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale ostatnio generalnie mało gram w czołgi, bardzo mało nawet można powiedzieć, bo postanowiłem sobie zrobić troszkę przerwę od tych czołgów, ponieważ zacząłem je troszkę nużyć. Jak zobaczyliście na kanale, zainstalowałem sobie War Thunder, czyli taki troszkę jakby symulator, chociaż w tym trybie, w którym grałem z symulacją, on nie ma dużo wspólnego, ale w każdym razie jest to gra, w której lata się samolotami bojowymi i jest to troszkę takie oderwanie się od tych czołgów. Mam już naprawdę bardzo dużo bitew i trochę mnie zaczęło one nużyć. Może jak zrobię sobie krótką przerwę od nich, to będzie mi się przyjemniej w te czołgi znowu grało. Już dość o mnie, teraz zobaczycie sobie bitwę na Patonie, tutaj trzecim, czyli na 10 tierze. Franz z klanu PEC tutaj wystąpi dzisiaj i zobaczycie, jak tym czołgiem powinno się grać. Żarówka, jak zauważyliście, bardzo ważna umiejętność na czołgę 10 tieru. Już powinniście dawno żarówkę mieć zrobioną, bo naprawdę bardzo pomaga ona w czasie gry. Tutaj tryb ataku. Osobiście tryby ataku mam wyłączone w grze, ponieważ z nimi nie przepadam. Nie nadają się one według mnie za bardzo na randomy, ponieważ większość graczy nie do końca łapie, jak w nich grać i o co do końca w nich chodzi. W każdym bądź razie mamy tryb ataku. Wjechanie na górkę Patonem, no powiedzmy, że to jest niezły pomysł przy swoim zasięgu widzenia. Jeżeli ma jeszcze optykę, nie wiem, nie jestem w stanie tego stwierdzić, czy mam tutaj optykę zamontowaną. Jeżeli miałby optykę, no to jest w stanie wyświecić czołgi, które tam się chowają gdzieś koło flagi, więc jest to całkiem niezłe miejsce na początek, a dodatkowo pozwalają wyświecić czołgi, które tutaj w rejonie wody się będą chowały. Jakieś skauty, jakieś podjeżdżania właśnie tutaj w to miejsce, gdzie w tym momencie jest Franz. Lubią podjeżdżać czołgi przeciwnika i stąd zadawać obrażenia, bo to jest całkiem fajne miejsce do skambienia się i do atakowania czołgów wjeżdżających na tą górkę na północy. Franz podjeżdża trochę śmielej, widzi, że tutaj nikogo za bardzo nie ma. Spokojnie, widzicie, podjeżdża do kamieni, zmienia pozycję, nie robi tego jakoś na chuda, tylko dokładnie rozgląda się w prawo, w lewo, patrzy, czy ktoś go nie zajeżdża od boku. To jest bardzo ważne, żeby właśnie sprawdzać, co się dzieje dookoła czołgu. Może się to wydawać troszkę kampieniem, ale taka rozsądna gra pomaga właśnie nabijać damage i przede wszystkim nie tracić głupio HP. Widzicie, dokładnie sprawdza, czy jest w stanie strzelać do tych wyświeconych czołgów. To też jest bardzo ważne, jeżeli widzicie jakiś czołg, to po prostu poświęcie na to 2-3 sekundy, żeby sprawdzić, czy możecie do tego czołgu strzelić, bo to są tak zwane strzały za darmo, czyli strzały, które pomagają wam uszkodzić dany czołg, a nie powodują tego, że on jest wam w stanie oddać, czyli wy go uderzacie, a on nie wie, skąd do niego strzelacie. Podjeżdża sobie tutaj do środkowego podjazdu. Patron ma bardzo dobry wychył działa i dzięki temu na takich podjazdach, na takich górkach można właśnie bardzo skutecznie się chować, wyjeżdżać, tylko oddawać strzał i chować się tak, jak właśnie to robi teraz Franz. Dodatkowo to miejsce na tej mapie i w tym trybie jest bardzo rzadko obstawione przez przeciwników, więc wjechanie tutaj takim czołgiem, który ma opuszczenie luchy, czyli amerykańskim czołgiem lub brytyjskim, albo padnięcie ten dyskautem przeważnie kończy się wycięciem całej artylerii przeciwnika. A jak wiecie, artyleria im szybciej spadnie, tym lepiej dla waszej drużyny, bo nie będzie mogła wam zadawać obrażeń. Teraz wycofuje się tutaj Franz bardziej na prawo, stoi sobie francuski TEDek. Jest tam kilka innych czołgów, jak widzieliście wcześniej. Podjeżdża spokojnie. Nie pchał się do środka tam w okolicy flagi, ponieważ nie wie, co tam do końca jest. Widział jakieś pojedyncze czołgi, ale nie wie do końca, co tam jest. Natomiast tutaj znowu ma bardzo dobrą pozycję. Wyjeżdża, uderza tego Francuza, niestety go nie przebija. On ma bardzo, bardzo gruby pancerz przedni. Przebić go można jedynie w tą wąską szczelinę, w wąską dolną płytę. Ona jest naprawdę bardzo wąska i z daleka jest ciężko w nią trafić. I jeszcze można go przebić wizjer, który znajduje się na górze tego czołgu. Widzicie, podjeżdża sobie Franz tutaj na taką pochylnię i z niej właśnie wyjmuje przeciwników. Nie są to oczywiście najwyższe tiery,
ale jest ich na tyle dużo, że gdyby wyjechał na nich frontalnie, to w moment by zginął, ponieważ Patton nie ma za dużo pancerza, natomiast tak jak możecie zauważyć, ta wieża pozwala mu dość dobrze odbijać pociski. Pociski rykoszetują od tej jego wieży, nawet od tej wieżyczki dowódcy, która znajduje się jeszcze na szczycie tej dużej wieży. Ona jest dość dużym weak spotem, ale jeżeli nieprecyzyjnie wycelujecie w nią, to pocisk się z niej ześlizgnie. Jeden T-34 już poszedł sobie do piachu, teraz czas na drugiego T-34, zostało mu niewiele HP. Największy błąd, jaki popełniają przeciwnicy w tym momencie, to jest to, że nie wyjechali na niego, nie zniszczyli go po prostu. Zobaczcie, mieli tutaj 5 czołgów, mieli ogromną przewagę, bo tak naprawdę ten Patton jest tutaj sam i gdyby wyjechali na niego nawet w tym momencie we dwóch, to mają duże szanse, żeby go zniszczyć. Jeszcze jest T-34, które go wtapiło. Gdyby wyjechali we dwóch, czyli ten Tedek tutaj i Super Pershing, no to mieliby duże szanse na to, żeby go zniszczyć, a przynajmniej bardzo poważnie uszkodzić. Natomiast oni stojąc tutaj w miejscu, nie dosyć, że nic nie robią i pozwalają temu Pattonowi pojedynczo wyjmować czołgi, to jeszcze obrywają od artylerii, która ma na nich doskonały ostrzał. O właśnie, Lorraine 155-51 skończył francuskiego Tedeka i teraz został tylko sam Super Pershing, do tego jeszcze niezbyt ogarnięty, jak widzicie, więc będzie miał naprawdę poważne problemy. No, w tym momencie to już nawet nie ma żadnych szans, no 500 HP to jest tak naprawdę dwa strzały dla tego Pattona. Nawet jeżeli do mnie właśnie zbierze taki jeden pojedynczy strzał, no to już nie będzie miał problemu, żeby go wykończyć, tam jeszcze go ktoś podpalił. E-75, widzicie, wyjeżdża tyłem, to jest kompletna głupota. Ten czołg, jeżeli ustawi się przodem dobrze, to Patton ma naprawdę ogromne problemy z tym, żeby go penetrować. Natomiast wyjeżdżając tyłem, no, daje mu możliwość zadawania obrażeń praktycznie za darmo. Zostało T-110 E3, bardzo groźny Tedek amerykański, bez obrotowej wieżyczki, ale naprawdę z bardzo dobrym pancerzem z przodu. Karta, która za chwilkę powinna zejść, słabo tutaj wylosowało damage. Ten E75, no i Tygrys 2. Tygrys 2 bokiem oczywiście, dostaje za 450. Naprawdę świetne jest to dzieło w Pattonie. Jeżeli lubicie amerykańskie medy, to sobie sprawdźcie tego Pattona. No to jest akurat zły strzał. To sto wiarzmo działa, powinien strzelać zdecydowanie w dolną płytę. Dolna płyta w tej grze 2 nie jest jakoś specjalnie gruba i Pattonem spokojnie nie jesteście w stanie przebić. Taki mały błąd, ale nie będzie on miał jakichś większych konsekwencji. Nie teraz, to wykończy się go później. Bardzo słusznie Franz zmienił tutaj kierunek natarcia, objeżdża z drugiej strony, na szczęście Alpa nie zdążyła do niego strzelić, E75 nie trafiło. Nie są to najlepsi gracze, muszę od razu powiedzieć, że akurat trafiło się tak, że nie ma tutaj kogoś, kto szczególnie ogarnia tą grę i byłby mu tu w stanie poważnie zagrozić. Wycofuje się ten Tedek, tam na niego patrzy, więc nie może jechać za bardzo do przodu, zwłaszcza że nie wie dokładnie, w którą stronę ten Tedek patrzy. Teraz zostało E75 i Tiger 2. Zobaczcie, bardzo, bardzo dobre zachowanie. Przejeżdża, strzela do E75, ale jedzie dalej po to, żeby wykończyć tego Tigera, ponieważ ma bardzo szybkie przeładowanie ten czołg. To wyjeżdża, zadaje mu obrażenia i już jest po nim. W międzyczasie oczywiście ten E75 zszedł od arty, ale gdybyś nawet teraz przeżył, no to zostałby sam na sam z naszym Pattonem, więc miałby nieduże szanse na to, żeby z nim wygrać. Jest Tedek. Teraz będzie ciężkie przejście. Miał na szczęście 1000 HP, więc był w stanie przyjąć jeden strzał od tego Tedeka, natomiast mając 270 HP, już nie jest w stanie sobie pozwolić na żaden błąd. Musi do niego jak najszybciej dojechać, objechać go i spowodować, żeby był zastawiony. Wykorzystuje, widzicie, ten kamień, przy którym stoi Tedek, który zasłania mu pole widzenia, przez które w tym momencie jedzie, po to, żeby ten nie mógł do niego strzelać. Już się na szczęście odwrócił. Franz nie wyjeżdża tutaj bardzo, bardzo ofensywnie, widzi, że co się dzieje. Na szczęście Tedek w niego nie trafia, to jest ogromny fakt, bo gdyby go trafił, no to już byłoby praktycznie po grze. Natomiast dobrze zachował się Franz i w tym momencie ucieka od tego amerykańskiego Tedeka. Już się schował za skałę. Jeszcze Arta zdjęła mu tutaj nosienicę, więc się cofnął na moment. Strzelił do niego, natomiast ten Tedek no już nie ma wielkich szans, bo
nie jest się w stanie na tyle szybko obracać, żeby naszego patona wykończyć. Jeszcze dwa strzały pewnie i będzie po tym amerykańskim tadeku. Przed chwilą wykorzystał swoją naprawę, więc jak widzicie, bitwa się zakończyła. 8600 damage'u, to jest ogromny wynik. Bardzo dobra bitwa, bardzo spokojna, bardzo rozważna i przede wszystkim przemyślana, bez głupiego szarżowania, bez niepotrzebnego zbierania obrażeń. No i oczywiście było, jak to w każdej takiej dobrej bitwie, było troszkę szczęścia, bo ten Tedek mógł go trafić drugi raz i byłby pewnie po grze, ale na szczęście udało się go wymanewrować i zniszczyć. Bardzo dobra bitwa. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, odezwijcie się w grze. To, co zawsze powtarzam, za chwilkę nagram jeden odcinek jeszcze fajny jakiś i dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.